Siemann Koldziska, z tej strony Metsu i witam Was w ostatnim odcinku z tej miniserii reprezentacją Polski. Dzisiaj, w półfinale Mistrzostw Świata, zagramy z Niemcami. A co potem zobaczymy, jeśli wygramy, gramy w wielkim finale, a jeśli przegramy, powalczymy o trzecie miejsce. W drugim półfinale Argentyna zmierzy się z Włochami, więc emocji również nie zabraknie. W półfinale gramy z naszym odwiecznym rywalem. Jest to dla nas bardzo prestiżowe spotkanie i miejmy nadzieję, że odniesiemy zwycięstwo. Jeszcze przed meczem przeprowadzę jedną zmianę. W miejsce kuby Błaszczykowskiego pojawi się kapustka, który rozgrywa ostatnio fantastyczne zawody. Zaczynajmy! To spotkanie! Jak widzimy, Polacy wygrywają walkę o piłkę w środku. Pola Zieliński do środka. Grosicki opanował piłkę. Zagrywa do Krychowiaka. Krychowiak wypuszcza Milika. Milik jest już w polu karnym, ale fantastycznie interweniuje Neuer. I nadal mamy remis. Znów Polacy w natarciu. Milik do Lewandowskiego. Lewandowski do Milika. Arkadiusz Milik opanował tą piłkę. Milik rozpędza się. Podaje nieudolnie, niestety. I jeszcze o piłkę powalczy kapustka wygrywa ten pojedynek Krychowiak jak do zielińskiego. Zieliński szuka miejsca. Podaje do Milika, ale niestety Milik strzela prosto w ręce Nojera. 75. minuta, znów walczymy o piłkę w środku pola, ale przegrywamy ten pojedynek. Lam do Boatenga, żerą Boateng jest już w polu karnym, podaje do Lama, ale Lam przegrywa pojedynek ze Szczęsnym. I świetnie tutaj interweniuje Piszczek i będzie tylko rzut rożny. Bardzo dobra interwencja Wojtka Szczęstego, który w tym spotkaniu do tej pory był bezrobotny. I będzie rzut rożny dla reprezentacji Niemiec, prawdopodobnie wy... Konają go na krótko, jednak nie centrują w pole karne. Strzał, ale obok bramki, no nie było to zbytnio groźne uderzenie. Kontrabia o czerwonych Pawłowski rozpędza się z piłką. Szymon Pawłowski, ależ rajd. Pawłowski jest już blisko pola karnego. Zobaczmy, co zrobi. Wbiega w pole karne, czy poda? Tak jest, podaje, ale świetnie, niestety, interweniuje obrońca Benedikt Hyvedes. I będzie rzut roczny, Grefg znowu Zieliński, centra na Teodorczyka, ale niestety Teodorczyk strzela prosto w ręce Neuera. 97 minuta, mamy dogrywkę, podanie do Boatenga, Boateng traci piłkę. Glik ma szansę na podanie, podaje do Zielińskiego. Zieliński dojrzał Lewandowskiego, a Robert Lewandowski zdobywa bramkę w 99 minucie, cóż za historia! Ależ to kapitalnie wykończył Robert Lewandowski. Coś niesamowitego! Świetna tutaj asysta Piotra Zielińskiego, który rozgrywa naprawdę świetne mistrzostwa, a Robert Lewandowski w takich sytuacjach po prostu jest bezlitosnym killerem. Prowadzimy z reprezentacją Niemiec. 1 do zera. I będzie rzut wolny dla reprezentacji Niemiec grę w Gice. Gyt centruje na polekarne, strzał? Ale tuż nad poprzeczką było to naprawdę groźne uderzenie. Ale Julian Draxler minimalnie chybił. Gra głową na pewno nie jest jego najmocniejszą stroną. To siódma minuta, Biało-Czerwo atakują, Pawłowski do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski ma idealną sytuację, podaje do Lewandowskiego, ale Neuer broni nieziemsko i będziemy mieli tylko rzut rożny. Cóż za interwencja bramkarza Bayern Monachium podłącza reprezentację Niemiec do tlenu. I będzie rzut roczny dla biało-czerwonych. grewznowi Zielinski centruje na Błaszczykowskiego, ale niestety dobrze broni Neuer. I Niemcy mają szansę na kontrę. I koniec spotkania, zwyciężamy 1-0 w tym meczu. I zagramy w wielkim finale Mistrzostw Świata. Jak widzimy reprezentanci, reprezentanci Niemiec załamani, ale nie można im się dziwić. Przegrali ten jakże prestiżowy mecz. Bramka Roberta Lewandowskiego w 99 minucie była decydująca. Dominowaliśmy i w pełni zasłużenie wygraliśmy to spotkanie. Jeśli chodzi o oceny piłkarzy, to graczem meczu Zieliński w pełni zasłużenie kapitalna asysta przy bramce Lewandowskiego. Cztery interwencje szczęsnego, sześć nojera. Bramkarze naprawdę byli pewnymi punktami swojego zespołu. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Teraz czekamy na rywala w wielkim finale. Jak widzimy, drugi półfinał jeszcze się nie odbył, więc musimy chwilę poczekać. Ale nieważne z kim zagramy, ważne, że my jesteśmy w finale. No i tak naprawdę teraz pozostaje nam tylko czekać. I zagramy z reprezentacją Włoch: Squadra Azzurra. To na pewno niewygodny rywal. Mają świetną linię defensywy, ale musimy sobie poradzić. Jak widzimy, pokonali 3 do 1 Argentynę. I w meczu o trzecie miejsce Argentyna zmierzy się z Niemcami. Też ciekawe spotkanie, nie ma co ukrywać. Ale nas najbardziej interesuje finał, tak naprawdę. Nic innego dla nas się nie liczy. Ten jeden mecz zadecyduje o wszystkim: wszystko albo nic. Porażka albo chwała. No jak widzimy, tutaj oferta za Fila Jonesa, ale to mnie średnio interesuje: odrzucamy tą ofertę. No bo wiadomo, że po tym materiale kończy się ta przygoda. No i okej. Okay. Jeszcze przed meczem zobaczymy, jak tam wynik spotkania o trzecie miejsce. Niemcy pokonują 2 do 0 Argentynę. Dobrze zagrali w tym meczu i odnieśli pewne zwycięstwo. A teraz zaczynajmy już wielki finał Mistrzostw Świata Polska kontra Włochy. Tylko jedna drużyna może zwyciężyć. Zaczynajmy to widowisko! Polacy atakują. Pawłowski do Zielińskiego, Zieliński do Milika, Arkadiusz Milik podaje do Lewandowskiego. Kapitalne podanie. Robert Lewandowski jest już polukarnym i zdobywa bramkę. 1 do 0 dla reprezentacji Polski w 29 minucie. Ależ to pewnie wykończył Lewandowski. Cudowna akcja biało-czerwonych w wielkim finale Mistrzostw Świata. Udało nam się skruszyć tą włoską defensywę. Tutaj obrońca dał się przepchnąć. A Robert Lewandowski w sytuacji sam na sam pokonał Perina. Jest to bardzo ważny gol. Musimy podwyższyć to prowadzenie, bo 1 do 0 to zawsze niepewny wynik. Walka o piłkę w środku pola. Niestety, Włosi ją wygrywają, ale w głupi sposób tracą piłkę. Milik, Zieliński, Zieliński. Wbiega w pole karne, uderza, ale tylko poprzeczka. Jest Lewandowski, który do pustej bramki nie mógł się pomylić. 2 do 0 w 41 minucie. Coś niesamowitego, jakąś akcję przeprowadził Piotr Zieliński, a wszystko do pustej bramki wykończył Robert Lewandowski. Tutaj bardzo dobra akcja strzał w poprzeczkę, błąd obrońcy, który minął się z piłką. No i w tej sytuacji Lewandowskiemu pozostało tylko wtoczyć ją do bramki. Prowadzimy z reprezentacją Włoch w wielkim finale 2 do 0! Wreszcie Włosi próbują odpowiedzieć, czy zdobędą gola do szatni. Gabbiadini, kapitalne podanie do Verattiego, Veratti rozpędza się. Ma sytuację sam na sam ze szczęsnym. Szczęsny wygrywa ten pojedynek. I ma piłkę w rękach. Do przerwy prowadzimy 2 do 0. Włosi atakują od początku drugiej połowy, nie mają nic do stracenia. nie. Insiny ładnie kontroluje piłkę, zagrywa do Jorginho, Jorginho do Zazy, za strzela, ale Szczęsny jest w wysokiej formie na tych mistrzostwach i nie zawodzi po raz kolejny. Cóż za dyspozycja bramkarza Romy. Mamy nadal po stronie strat. Zero. I będzie rzut roczny dla składu acura grew Berardi. Berardi centruje na pole karne, nie ma strzału na całe szczęście. Piłkę ma Acerbi. Acerbi do Jorginho, Jorginho, szuka lepiej ustawionych kolegów, do Marquizio, Marquizio, Zaza. Ładnie się obraca z piłką, Gabbiadini, Bonucci. Bonucci szuka miejsca do oddania strzału, ale uderza minimalnie niecelnie, cóż za strzał! Tutaj naprawdę fantastyczny, gdyby to wpadło do bramki, mielibyśmy naprawdę gol Stadiony Świata. Wygrywamy walkę o piłkę dobrze. Zieliński, Arkad Arkadiusz, Milik szuka kolegów. Czy znajdzie ich? Tak jest, podaj do Zielińskiego. Zieliński ma szansę. Broń to perin, i nad całe szczęście dla Włochów nie ma dobitki. 70. minuta kontra biało-czerwonych, Zieliński Milik, Lewandowski, Lewandowski do Milika, Arkadiusz Milik czeka na Roberta, podaje mu piłkę, Robert jest dzisiaj dobrze dysponowany, podaje do Zielińskiego, ale kapitalnie interweniuje Aczerbi i nadal tylko 2 do 0. Końcowe minuty spotkania, jak widzimy Włosi postawili wszystko na jedną kartę. Atakują praktycznie całym zespołem. Pawłowski jednak podaje do Lewandowskiego. Lewandowski jest już w polu karnym, ładnie okiwał obrońcę i zdobywa bramkę na 3 do 0. Po tym ciosie Włosi już się nie podniosą. Postawili wszystko na jedną kartę. Zaatakowali całym zespołem. I to się zemściło. Robert Lewandowski zdobywa hat trika w wielkim finale. Mistrzost świata. Cóż za historia! Historia tworzy się właśnie na naszych oczach. Jak widzimy, ekstaza kibiców biało-czerwonych są w siódmym niebie w tym momencie. Tutaj obrońca wykiwany jak dziecko, a Perin nie miał jakichkolwiek szans na interwencję. Prowadzimy z reprezentacją Włoch w wielkim finale już 3 do 0. Jak widzimy włości się nie poddają, chcą zdobyć choćby bramkę honorową Gabbiadini. Immobile. Immobile dojrzał Verattigo, Veratti immobile. Immobile ładnie zostawia tutaj piłkę, drybluje. Centruje na pole karne, dobrze piąstkuje szczęsny. I jeszcze piłkę ma Markizio, Markizio cudowny zwód i bramka honorowa na ten moment w 89 minucie. Ale jak widzimy wielka radość gracza Juventusu, chociaż tak naprawdę powinien brać piłkę i szybko biec na środek boiska. Tutaj bardzo ładnie okiwał naszych obrońców jak dzieci i pewnie wykończył tą akcję strzałem w boczną siatkę. Włosi zdobywają jak na tę chwilę bramkę honorową i przegrywają już tylko 1 do 3. I koniec spotkania, zwyciężamy z Włochami w wielkim finale mistrzostw świata 3 do 1 i Polska zostaje mistrzem świata, cóż za historia, biało-czerwoni rozegrali naprawdę fantastyczny turniej, ale ten finał miał tylko jednego bohatera, a jest nim Robert Lewandowski, który zanotował hat -tricka. Chociaż też trzeba docenić Piotra Zielińskiego, bo po jednej jego akcji Robert dobijał piłkę do pustej bramki plus naprawdę świetnie rozgrywał piłkę przez całe spotkanie, dzięki czemu nasi napastnicy i skrzydłowi mieli łatwiejsze zadanie. Jak widzimy Robert jako nasz kapitan za chwilę wzniesie puchar do góry. Pierwsze takie historyczne trofeum naszej reprezentacji dwukrotnie zdobywaliśmy trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Ale wreszcie, sięgamy po to najcenniejsze trofeum dla każdej reprezentacji. Jak widzimy, wielka radość biało Za moment Robert Lewandowski wzniesie ten jakże cenny puchar do góry, pokazując całemu światu, że to Polska jest mistrzem świata w roku 2018. Historia została napisana na naszych oczach. Cóż za kapitalny finał! Wydawało się w pewnym momencie, że będzie jednostronny, ale Włosi również atakowali. Mieli swoje okazje, ale albo ratowało nas szczęście i piłka przelatywała tuż obok bramki, albo w dobrej dyspozycji był Wojciech Szczęsny, który naprawdę rozegrał niezły turniej. Bronił bardzo pewnie i w żadnym momencie mnie nie zawiódł. Niektórzy z Was pisali, żeby wstawić do bramki Fabiańskiego, ale jednak nie było potrzeby zmieniać Szczęsnego ponieważ grał bardzo pewnie, a nie zmienia się bramkarza, który tak często zachowuje czyste konto i ratuje zespół. No akurat w tym meczu nie zachował czystego konta, ale mimo wszystko był pewnym punktem w tym wielkim finale. Jak widzimy, wielka radość całego stadionu kibicującego biało-czerwonym. No i na koniec oczywiście klasycznie czas na pamiątkową fotografię. No, i jak widzimy tutaj podsumowanie już spotkania. Pierwszy gol Roberta Lewandowskiego na powtórce. Ogólnie hat-trick, świetny występ. Nic dodać, nic ująć. Polacy mieli więcej okazji i myślę, że jednak zasłużenie zwyciężyli. Jeśli chodzi o oceny piłkarzy, to graczem meczu mógł zostać tylko i wyłącznie Robert Lewandowski, nota 10-0. Perfekcyjny występ. 5 interwencji szczęsnego, 4 perina. Bramkarze, mimo wszystko, bronili bardzo dobrze. Przejdźmy dalej. No i tutaj będzie jeszcze oficjalne potwierdzenie, że jesteśmy mistrzami świata. Warto to zobaczyć, tak dla samej formalności. No i jesteśmy już po meczu finałowym. No i tym samym kończy się ta przygoda, ta miniseria, można by tak to powiedzieć. Zaraz jeszcze zobaczymy sobie statystyki, tutaj Mistrzostw Świata, Królem Strzelców został Lewandowski, drugie miejsce Immobile i Insigne. Najwięcej asyst miał Müller, Insigne, Arkadiusz Milik, Paulo Dybala i chyba Piotr Zieliński, więc wielu zawodników. Najwięcej czystych kont Szczęsny, więc naprawdę rozegrał dobry turniej. Dlatego cały czas grał w podstawowym składzie, bo nie zmienia się bramkarza, który tak często na Mistrzostwach zachowuje czyste konto. Bo naprawdę to był turniej Wojtka Szczęsnego. Zobaczmy, czy tutaj coś jest jeszcze ciekawego. No tutaj, oczywiście, zwycięstwo zespołu Polska. No klasyczna wiadomość. Tutaj nic nas nie może zaskoczyć. Takie wiadomości zawsze są po Mistrzostwach Świata. To była taka miniseria, tak naprawdę wszystko zamknęło się w trzech odcinkach. Oczywiście było to rozgrywane tuż po zakończeniu kariery Manchesterem United. Eliminacje do tych Mistrzostw rozgrywałem właśnie w karierze Czerwonymi Diabłami, która również była bardzo ciekawa. A teraz rozpocznie się kolejna przygoda. Bo wiadomo, coś się kończy, coś się zaczyna. I mam nadzieję, że następne serie będą również udane i że przypadną wam do gustu. Tutaj jeszcze macie moje statystyki. Nie najgorsze, ale zawsze mogło być lepiej. Więc, jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny i na przyszłe serie. Trzymajcie się.